Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam was, moi drodzy, na kolejnego 7 Days'a w moim wykonaniu z Insane'em i Feral Sense'em. Kontynuuję tutaj przygodę. Mamy dzień 10. Mamy dzień 10, moi drodzy, ponieważ przez 2 dni po hordzie postanowiłem, że zbiorę trochę surowców, a nie chciałem wam temu pokazywać, bo to jest trochę takie, wiecie, nudne. Można to zrobić poza anteną, tak więc dzisiaj mamy dzień 10 i lecimy dalej z zadaniami, aby jak najszybciej dotrzeć na pustynię. Zapraszam. Okej. Mamy 4:39, tutaj się piści co nieco, no jeszcze te 40 sekund poczekam, aby ten bekon się tutaj zrobił. Tutaj mam jeszcze jedną herbatę, trochę herbat, no nie narzekam już na wodę, jeśli można powiedzieć. Tutaj cały czas kolektory rosy zbierają wodę na bieżąco, fantastycznie, podoba mi się to. No tak, żelazne narzędzia już są stworzone, tutaj sobie zablokowałem je, żeby mi tutaj, chociaż czekajcie, czy to faktycznie jest zablokowane? Tak, jest zablokowane, aby to się nie przesuwało. Idziemy jeszcze do tradera, zanim ruszę na zadanie, które już od niego odebrałem, bo dzisiaj chyba, z tego co pamiętam, dziesiąty dzień to jest restock. Zobaczymy, czy może ma jakąś broń, jakąś lepszą, bo przydałaby się jakaś broń palna zdecydowanie, ale nie wiem, czy będzie mi to dane, ponieważ nie mam żadnego takiego perka na lepszy lód. Oj, gdzie jest mój rower? Aha, dobra, rower mam na ekwipunku, więc... Hehe. Lecimy tutaj do tradera, zobaczyć, co on tam nam ma do powiedzenia, do sprzedania. Trochę pieniędzy mam, 4500. Jeść mam co pić, więc ogólnie nie jest źle. Ewentualnie można by zobaczyć, czy tutaj masz jakieś tam czachoczepki. Coś ogólnie z kopaniem byłoby fajnie. Eliksir nauki dziedzina za 750. Czy jest to potrzebne? No na pewno przy budowie bardzo byłoby potrzebne. Powiedz mi, co ty tutaj masz? Tragedia. Słupek elektrycznego pastucha. Dwie sztuki wezmę. Muszę się czaić, aż w końcu popełniłem błąd, bo miał agregat i mogłem go wziąć, kurde. Mogłem wziąć ten agregat, a teraz niestety muszę się z tym cackać. Świat młot, nie kijem, to go maczugą. Wezmę to. Sztuka górnicza to nie. Tutaj kowadło, brezent, bla, bla, bla. Nic więcej tutaj nie masz. Szkoda, naprawdę szkoda, że nie wykorzystałem tego... I nie wziąłem tego agregatu, bo ten agregat prądotwórczy będzie mi potrzebny do budowy mojej bazy na pustyni, bo tam będzie typowo, jak to się teraz mówi, mele. Baza mele. Kiedyś była po prostu baza, a teraz się tworzy nie wiadomo jakie bazy. Baza mele, baza coś tam, baza sroś tam. 150 metrów do zadania, więc nie jest to daleko na szczęście. Ja tylko sprawdzę, czy się wszystko dobrze nagrywa. Myślę, że tak, głos jest, więc lecimy. 70 metrów. Co my tutaj mamy za zadanie? Dobra, tu wygląda na to, że trochę chyba może być tych zombiaków. Okej, dobra, no to lecimy. Kij baseballowy, nóż, wszystko jest gotowe. Nie jestem co prawda za bardzo najedzony, więc ja tutaj jeszcze się zrzucę. O, z tego pastucha. No i co, moi drodzy? No bierzemy to zadanie, lecimy, tam nie ma co się... Lecimy, nie śpimy. Weźmy może najpierw się za garaż. No jesteś, dobra, ktoś z dachu spadł? Nie. Kij baseballowy na poziomie drugim robi zdecydowanie robotę. O, mamy jakiegoś... Dobra. I sobie tam... Nie wiem, ktoś się wywalił. To mi się przyda, jagódki do placka. Nie wiem, czy czasem w tej mojej przygodzie nie będę tworzył właśnie placków jagodowych, bo one są... O, mamy już tutaj kolegę. Oj! Nie mogę się dać, kurde, pacnąć. Dobra, śpi, dobranoc, kurde, nie denerwuj mnie, nie przeszkadzaj. No ja tutaj zbieram. Co miałem zbierać? No tak, miałem zbierać fanty. Czemu to się tutaj nie odkłada? Dobra. Rozbieramy, aby jak najwięcej tutaj fantów zbierać, bo to też się przyda, wszystko się przyda, no kurczę, a klucz na poziomie trzecim też fajnie mieć taki. Tam co prawda trader miał na poziomie piątym, ale oczywiście jak zwykle co? Nie kupiłem go,
bo było mi szkoda pieniędzy. Teraz mam. Wchodzimy do chaty. Oczywiście zombiaki nie oddadzą tego tak za darmo. Tobie się już chce pić? Wygląda na to, że ja nie napiłem się przed wyjściem z bazy. Dobra, zaszalejemy i wypiję sobie trzy słoiki. No i lecimy. Czy ja chcę to robić po cichu? No nie wydaje mi się. To nie w moim stylu. O, hello. Kurde. Cały czas nie jestem przyzwyczajony, że moja stamina nie rośnie jeszcze tak, jakbym chciał. Ups. To się tak trochę nie udało. Dawno też trochę nie grałem, więc muszę sobie trochę przypomnieć, jak to się grało. O, proszę, worek. Dobra, latarka długa, amunicja, puszka psiej karmy. Puszka psiej karmy przyda się później do tworzenia chyba tego sosu dziadziunia, jeśli... O ile twórcy niczego nie zmienili. Węgiel? No dobra, węgiel na razie mogę brać. Tutaj mam do wyczyszczenia obszary i zabranie pewnych rzeczy. To jest jako priorytet. Dobra, drewno się przyda. Możemy tutaj pozabierać. Sprawdźmy tutaj, czy kawa jakaś woda. No i książki. Książki się przydadzą. Kolejny nóż na poziomie trzecim. Fantastycznie. No i zgniłe mięso. Zgniłe mięso też mi jest bardzo potrzebne, bo będę tworzyć żyzne ziemię. To sobie możemy zjeść. Tego mam sporo, więc nie będę brał już tych... O, zgniłe mięso jak najbardziej. Czy chmiel? Czy chmiel jest mi potrzebny? No, w chwili obecnej chyba nie. Nie, dobra, nie będę brał. Nie będę brał, na pewno się jeszcze przyda. Potrawka. Jedzenie, kurde, ale tu tego jedzenia rzuca. Dobra, kukurydzy nie potrzebuję. Okej, idziemy dalej. Tutaj już, szanowni państwo, zrobili małe dziury, małe tutaj przesiewy, więc ja sobie sprawdzę teraz książki. Co my tu mamy? Pancerze oczywiście, sztuka górnicza na poziomie 6, którą już umiem. Amunicja. W ogóle dziwne, nie, że ja w ogóle nie używam shotguna. Tak jak zawsze używałem shotguna, to teraz nie używam shotguna. Strzelby, w sumie strzelby. Dobra. To możemy skrapować, możemy lecieć dalej. Z kolejnymi... Ach, te kurde kolce nieszczęsne, no. To wszyscy śpią? O kurde. Wow! O się zdrygłem. Tego się nie spodziewałem. Tak bardzo się skupiłem na psie, że widzicie, co się działo. Ale jaja. Oh no! Wywalił się na kolcach. Kurde, kolce są naprawdę tutaj fajne, tylko mają jedną poważną wadę. Nie dają expa. Szkoda. Dobra. Został jeszcze ostatni. Ja sobie zbiorę tutaj pieska, bo on będzie miał zgniłe mięso, tak? A ja tego zgniłego mięsa naprawdę potrzebuję, aby tworzyć te żyzne ziemie. Tutaj możemy jeszcze wejść do góry, ale nie wydaje mi się, żeby to było takie łatwe. Chodźmy tędy. No, toaleta. A w toalecie papier. Oczywiście, nic więcej tutaj chyba nie znajdę. Rozejrzę się tutaj. Szmatki. Nic więcej tutaj nie ma. Naprawdę ciekawe. Czy ja coś mogę wyrzucić? Nie, ale mogę na przykład zjeść sobie tą rację żywnościową. No nie, no nic więcej nie mogę usunąć, bo wszystko się przyda. Wszystko się zawsze przyda. Dobra, idziemy do góry. To się uda? To się uda, czy się nie uda? To się uda. Dobra, przykuca.
Będę na was czekać. No chodź, no chodź. Oj. Żeby nie po nogach. Tylko nie po nogach. Uff. Tu jesteś, dobra. Pięknie. Moi drodzy, zadanie wykonane, godzina 8:05, niezły czas. Zbieram tylko lód, który tutaj należy do mnie. I kolejne bierzemy zadanie. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się w miarę szybko to zrobić. Pałka rurowa jakości 5, nieźle, nieźle, naprawdę nieźle. Tutaj jakieś medykamenty, o, gwoździe się też przydadzą, na złom oczywiście. Jakiś plasterek, coś? Nie, weźmy sobie tu, kufer. Amunicja, Shumway, znowu jedzenie. Dobrze. Może faktycznie dobrze. O, trochę kawy. Trochę kawy i racja żywnościowa. Znaczy jakaś puszka. Co my tu mamy? Przewodnik po ucznictwie dla leśników. Okulejający strzał. Wróg trafiony strzałą lub bełtem w nogę będzie poruszał się wolniej. Bardzo dobre. Kościany nóż na poziomie 3 to akurat nie potrzebuje tego i... Jak to się nazywało? Stop. Modyfikacja. 20% szansy okulawienia dwunożnego celu. Tito! To było niepotrzebne, kurde, dobra. Więc sobie zjedzmy tutaj. Czy mi tutaj trochę to zdrowie podniesie? Podniesie mi trochę to zdrowie. Nie chcę używać właśnie plasterków. Na razie nie. Na razie nie. Jest okej. Okay. Nie ma tragedii, więc jest okej. Okay. Dobra, to skrepujemy. No i co? Będę musiał iść się zrzucić prawdopodobnie. Mogę jeszcze tylko tutaj przejrzeć ten samochód. Samochód, no i skrzynkę oczywiście pocztową. Bo pamiętajcie, że w skrzynkach pocztowych znajdują się różne miłe rzeczy. Jak właśnie recepty. Czemu ta moja postać teraz tak zaczęła dziwnie się poruszać? Być może dlatego, że mam ciężki pancerz. I ten bieg już nie jest taki, jaki powinien być. To na pewno. Dobra. O, ta sama książka. Szkoda trochę, że ta sama, ale ja ją przynajmniej sprzedam traderowi. I zyskam trochę więcej dziuków. Lecimy. Tak, lecę się zrzucić. I idziemy po kolejne zadanie. Myślę, że się wyrobię tutaj z tymi zadaniami, bo z tego chyba co pamiętam... Ten jak sobie wyszedł, widzieliście? Z kosza. Dobra, lecimy. Nie śpimy. Zaraz sobie zobaczę, ile tych zadań jeszcze mamy. Przecież ja też jestem, wiecie, no... Zdarza mi się być czasem walnąć jakąś głupotę, ale teraz to chyba była głupota stulecia, bo ja nie zauważyłem, że po prostu jestem przeciążony, dlatego, kurde, moja postać tak wolno biegała. No, kurde, dobra, tą potrawkę może sobie zostawię. Czemu tu się pali, co? Czemu tu, kurde, generuje mi ciepło? Bo ten zaraz będzie multum krzykaczek i będzie przypał. Będzie płacz. I co wtedy? Dobra, to mogę sprzedać. Tą modyfikację raczej sobie na razie odłożę. Bo nawet nie mam do czego jej użyć. Dobra, potrawkę zostawiam. Czemu te, kurde, polimery tutaj są? Potrawka, tak, cyk, cyk, cyk. Fantastycznie. Tutaj nic się nie zrobiło. Za to może mogę sobie wziąć te herbatki. Już zawsze będzie więcej. Dobra, no to do tradera siup. Migusiem. Ile ja mam tutaj tych zadań jeszcze do wykonania? Jeszcze będzie pięć. Tak więc, o kurde, bruk, kamienie, amunicja. Bruk to sobie jestem w stanie zrobić. Ale ten bruk. Dobra, biorę amunicję jednak. Kolejna robota, pozbądź się zombie, eksterminacja zainfekowanych, już jest eksterminacja zainfekowanych, chodźmy trochę dalej, 416 metrów, ja chcę sobie tylko tobie to sprzedać. Czemu ty musisz być taki niemiły, co? Dlaczego? Dobra, 420 metrów. Nie wiem, czy zrobiłem dobrze, bo teoretycznie zależy mi na czasie, a ja oczywiście jak zwykle wziąłem jakieś dalsze zadanie. Tylko wiecie co, chciałbym trochę poeksplorować to miasto, bo ja tutaj chyba jeszcze nie wszystko zwiedziłem. No nie, no wszystko zwiedziłem, ale też nie we wszystkich lokacjach byłem. A nie chciałbym, żeby się powtarzały lokacje, wiecie. Też nie chcę was zanudzać czymś takim, że 5 razy z rzędu robię tą samą lokację, no to bez sensu. Dobra, jestem już na miejscu i wiecie co? O, leci do mnie jeden. Plusem
tam też jeszcze ktoś leci, ale chyba mnie nie czuje. Plusem wychodzenia z tak zwanej swojej strefy komfortu jest, ma taką dobrą zaletę. Otóż, wiecie, no, można przejrzeć rzeczy, których się jeszcze nie przejrzało. W tym przypadku właśnie jakieś skrzynki, o których już wcześniej wspomniałem. Takie rzeczy naprawdę warto przeglądać, nie? Tutaj chyba może być znowu pies. O, paliwo się przyda. A, kurde, dobra, wiedziałem, że cię słyszałem. Jeśli chodzi o punkty, punkty przenoszę teraz na samowystarczalność, aby jak najwięcej zdobywać pozyskiwać nasionek, aby nie być stratny. O, kolejne noże, kurde, dobra, fantastycznie. Oj, dobrze cię widziałem. Tutaj z zawinkla próbowałaś wyjść, ale ci się to nie udało, moja droga. Dobra, czas na pocztę. O, trochę taśmy. Przyda się. Dobra, wchodzimy. Zadanie już jest zabrane. Aha, to będzie takie... No, to trochę tutaj będzie. Trochę tutaj... pociachamy zombiaki. Byleby nie było psów. Jak widzieliście, z psami to ja mam zawsze problem. Chociaż powinienem iść chyba na żywioł, kurde. Tak jak Wiercik mówił, kurde, że za bardzo się cackam. Powinienem po prostu iść im, chociaż mam teraz 80 punktów życia, to tak trochę, wiecie, trochę niepewnie, przy tym poziomie trudności trochę niepewnie. Dobra, coś się obudziło, więc idziemy standardowo. Tu jesteś. No, nóż na poziomie trzecim jest świetny. Powiem wam, że no naprawdę nie sądziłem, że ten nóż może być na tak dobrym poziomie. Wiadomo, no pałka też robi swoje. Też tutaj naprawdę jest skuteczna. Nie, muszę uważać na słowa, jakie mówię, żeby YouTube mi tutaj czasem czegoś nie pokiepścił. Dobra, zbieramy krzesła, aby była skóra. Pięknie. Kurde. Ile tu będzie skór, moi drodzy? Ile łowiu? Tutaj, z tego co pamiętam, to wychodziło się gdzieś chyba na górę. Zaraz się okaże. Dobra, brudna woda, tu jeszcze śmieci sobie przejrzę. Klejem nigdy nie można gardzić. Klej zawsze się przyda, pamiętajcie o tym. Szczególnie chyba teraz się bardzo przydaje klej. Kurde, te nasiona jagód. Dobra, na razie nie. Na razie nie. Coś mi tu zaraz wyskoczy. Na bank. O, właśnie, idzie sęp. Orzesz! Ej, nie rób takich rzeczy, kurde, bo... No właśnie. Dobranoc. Znowu mam wrażenie, że moja postać wolniej biegnie. Znaczy, ja wiem, że to jest związane z tym, że... Aha, tu jest przejście. Zdaję sobie sprawę, że to jest związane z tym, że ten pancerz mnie trochę obciąża, bo ja mam zupełnie cięższy pancerz. Jeśli dobrze pamiętam, to ten oto pancerz należy do ciężkich... Nie, średni. Ciężki pancerz, rękawice nerda. O właśnie, rękawice nerda ogólnie są ciężkim pancerzem, ale dzięki temu zdobywam trochę więcej expa, a dla mnie to jest bardzo ważne. Zrobię sobie tutaj taką chycajkę, żeby wiecie co? Żeby wiecie, w razie W uciec, zwłaszcza, że tutaj pewnie będą psy. Tak, na pewno będą psy, więc muszę się na to nastawić. Tam już... Nie, tam leży gościu. My zrobimy w ten sposób. Trzeba wykorzystywać po prostu plusy... Gdzie te psy u licha? Kurde, nie mówcie mi, że one się pojawią w momencie, kiedy będę niedaleko. Dobra, wszyscy na dole się obudzili, z tego co widzę. Ale gdzie są psy? O, jest, patrzcie, jest skubany, dobra. O kurde, żeby to jeszcze dostał, byłoby świetnie. Dobra, jeden piesek poszedł spać. Teraz pytanie, czy jest jeszcze jeden? Oho, dobra.
Au. Au. To jest bardzo problematyczne, powiem wam. Trzeba się nauczyć posługiwania z tym pancerzem, bo może nieźle nas wprowadzić w tarapaty. Cóż, z tego co widzę, to chyba nóż jest o wiele skuteczniejszy. Arlin, daj spokój. Dajcie spokój. Dobra, jeszcze jeden delikwent. Uff, okej, udało się. Czeka nas chyba tutaj dużo zbierania z tego co widzę. To ja sobie tylko, ja tylko pokażę wam jaki mam tutaj loot. Główny loot. I sobie tutaj zbiorę resztę. Piachu nie potrzebuję. Nie wiem, kurde, zastanawiam się, czy iść ogólnie w beton, bo z tego, co zauważyłem, to wszelkie narzędzia generują hałas, a wiadomo, hałas, generowany hałas, no to co to jest? Krzykaczki. Otóż to. Tu jest chyba główny lód. Chociaż trochę dziwne, bo nie ma... A nie, jest kufer. Jest kufer. Dobra, co my tu mamy? Walka w mieście, zupa to sobie wezmę, dwa koktajle mołotowa, trochę strzał i rębaczka do drewna. Medy. Pigułki hartu już mogę tworzyć. Kremy aloesowe, to ja sobie to użyję, żeby móc już się trochę tutaj podleczyć. Zobaczmy, co w tej skrzyni będzie. No, dwa zestawy naprawcze, złota rączka, umiejętność narzędzi naprawczych, dobra, i jedna sprężyna. Dobra, to tyle tutaj, jeszcze, o, jeszcze tutaj może broń jakaś by była. Rewolwer, pistolet rurowy, ja to skrapuję od razu, kurde, nie potrzebuję tego shitu. Potrzebuję typowo pistolet. Teraz to już potrzebuję typowo pistolet, bo tam rewolwerem to widzieliście, co to było podczas horror, to była... tragedia. Dobra. Wiecie co? Ja sobie tutaj pozbieram wszystko i widzimy się ponownie u tradera. Chyba, że znajdę tutaj naprawdę coś ciekawego, to wam oczywiście to pokażę. I uwaga! Co tym razem? Napierdzielę, no nie, no, no, no nie, no, no, no nie, 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 nie. Ejku, pozbędę się zombie 232, transport 373, dobra, wezmę to. Być może uda mi się zrobić jeszcze jedno ekstra zadanie, choć, aczkolwiek może być trochę problem. Udało mi się zdobyć kolejny poziom i tutaj pójdzie na pewno w samowystarczalność. Ej, 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 nie bij, nie bij, nie bij, nie bij. Do zadania mam niedaleko. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś powtarzalna lokacja, o której już wam wcześniej wspomniałem, bo nie zamierzam wam pokazywać ponownie tej samej lokacji, no bo jaki to jest sens? Chociaż w sumie to jest drugi poziom tradera, więc powinny być zupełnie inne. 15:38, do 22:00 mam sporo czasu, powinienem się wyrobić. Aczkolwiek nie wiadomo, bo kurczę, nie mogę się nadal przyzwyczaić do tego pancerza. Chyba, że weźmiemy jednego perka. A, to będzie ta chatka, dobrze. Chyba, że wykorzystam tego jednego perka na... Czekajcie, to było tutaj coś z ciężkim pancerzem. Ciężki pancerz, tak. Ogranicz negatywny wpływ ciężkich pancerzy na ruch oraz wytrzymałość. Bo tutaj do samowystarczalności... Aha, ja tutaj w ogóle nic nie mam. Już mam 5. Dobra, wiecie co? Wezmę sobie ten ciężki pancerz, żeby w razie W może trochę, chociaż w mniejszym stopniu zniwelować tą karę. Zobaczymy, jak to będzie, jak to pójdzie. Kolejne pałki. Niedługo będzie kij baseballowy na poziomie 3. Dobra. Tej lokacji nie pamiętam, jeśli mam być szczery. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Nie wiem, czy coś się tutaj zapada. Chociaż tak wygląda, jakby miało się zaraz zapaść. Tutaj może być dużo tych... O kurw! Otóż to, kurde. Otóż to. Wziąłem to?
Och, miałem mu te książki sprzedać. Cholera, niepotrzebnie to, kurde, teraz trzymam. Dobra. Z tego, co pamiętam, to... Jednak trochę pamiętam tą lokację. Trzeba było się tutaj gdzieś wspiąć. Chociaż te zombiaki i tak... Kurde, gdzie tu iść, cholera? W ogóle mało zombiaków. O, siema. Gdzie są te wszystkie zombiaki, kurde? Halo? Ojej. Zejście do piwnicy jeszcze. Mocium, panie. Aha, dobra. Zejście do piwnicy jest spowodowane tym, że tam można było wpaść. O, hej. Trochę ich tu może być. Okej, dobra, już mamy biegaczkę. Czekamy, żeby tutaj... Na schodach lubią zadać obrażenia. Okej. Dobra, poszło gładko. Czy ktoś jeszcze tutaj będzie? Kurde, dobra, potrzebuję siekierę. Ja pier... Może tego najpierw? Gdzie wy się tam dobijacie? Nie ma to jak trafić między dwie głowy, nie? Dobra, wydaje mi się, że tam jest jakieś przejście i oni próbują się do mnie dostać. Ja pierdzielę, no nie trafię, kurde, z tego łuku. Ja nie umiem z tego łuku strzelać. No, może... Dobra, wiecie co? Nie mam cierpliwości nawet. Trochę bruku. Czy ten bruk jest ważny? Dobra, chodźmy do niego, bo on... Gdzieś ty jest! Tu jesteś! Bawi się, kurde, w ciuciu babkę normalnie ty. O, tutaj tylko drewno i tam widzę coś za tą styrtą. A, skrzyneczka. Ukryty schowek. Mamy szczęśliwy szabrownik, mosiądz. Dobra, będziemy więcej mosiądzu zbierać. Pięknie. Tego plastiku to ja już nie potrzebuję. Tutaj czemu jest... Aha, to jest po prostu takie sobie... Takie zejście na dół, taka ucieczka w razie W. I nic więcej. Dobra, rozbierzmy ten warsztat. Kurde, szmatki, poważnie. Dobra, czyli można powiedzieć, że piwnica jest już wyczyszczona. Kanapek nie biorę, pomimo tego, że będą potrzebne do antybiotyków. Chociaż ja na razie tych antybiotyków nie zamierzam wyrabiać i chyba nigdy nie wyrabiałem antybiotyków. Nie wiem, czy wy wyrabiacie. No, dwa wytrychy to może się później przydadzą, jak będę miał jakąś skrzynię do otwarcia. Weźmy sobie tutaj, otwórzmy w razie W drogę ucieczki. I wracamy do właściwej eksploracji. Dobra, eksploracji i przeszukiwania różnych rzeczy. Kości, dobra, na razie będę brać te kości. Zgniłe mięso jak najbardziej. Przejdźmy tutaj, bo podejrzewam, że tutaj jest jeszcze jakieś przejście. Kurde, niepotrzebnie to zniszczyłem, no ale dobra.
to ja ewidentnie z łuku strzelać nie umiem. To chyba było coś ala spad na dół, czy coś takiego, jeśli dobrze pamiętam. Aloes się przyda, weźmy to i to, pięknie. Nic więcej tutaj nie ma, więc idziemy do góry. Paper. Paper i do góry. A tutaj co? A, tutaj mamy spad. I zadanie zostało wykonane. Spodziewałem się trochę większego oporu, ale w porządku. To jest dopiero drugi tier, więc moi drodzy, spokojnie. Jeszcze przyjdzie na to czas, abym mógł się tutaj lekko obsrać. Dobra, zjedzmy sobie ten gulasz, czy jak on tam ma. Wiem, że to się zapadnie. O, widocznie przeszedłem jakoś, że się nie zapadło. Metalowe kolce i amunicja. Co w kufrze? W kufrze mamy kolejny Messias strzelby. Naucz się, jak precyzyjnymi trafieniami maksymalizować obrażenia strzelby. Zadają 10% więcej obrażeń. Fantastycznie. Niestandardowe połączenia, dwa plasterki. Akurat tego nie potrzebuję. Dobra. Dobrze. Dobry łup przyda się na pewno. Tutaj mamy bitka w barze. Ataki bez broni są o 20% szybsze, a poruszanie się o 10%. Zlewka, proszę. Krwi nie potrzebuję, to możemy skrapować. Zobaczmy tylko, co jeszcze w medach. Okej, to by było na tyle. To się nie zapadnie? To się miało zapaść, jeśli dobrze pamiętam. No, cóż to. Jeszcze ciuchy. Oczywiście szmaty. Dobra. Godzina 18:50. Świetny czas, można powiedzieć. Naprawdę nieźle poszło. Myślałem, że pójdzie gorzej, ale jest naprawdę nieźle. Czy ten samochód jest warty tam rozebrania? Nie wydaje mi się. Zobaczmy tylko, co tutaj jest w tych śmieciach. Tak, tego nie potrzebuję. Cementu? Wiem, że cement będzie potrzebny później, ale tak się właśnie zastanawiam, czy opłaca się w ogóle tworzyć tutaj cement, bo betoniarki też dużo generują ciepła. Co powoduje, że zombiaki naprawdę są bardzo agresywne. No, agresywne to raz, a i dwa, że spawnują się krzykaczki. No, ten krzykaczek chyba nikt nie lubi już. Chociaż są dobrym źródłem expa. Jeśli ma się dobrze wybudowaną bazę, no to są dobrym źródłem expa. Ja mam taką właśnie bazę w głowie. Mam nadzieję, że ona się sprawdzi właśnie na pustyni, tak więc bądźcie na bieżąco. Możecie również zostawić kciuka w górę, jeśli się odcinek spodobał. Piszcie komentarze, co sądzicie o tym odcinku. No i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. O, rety, się zmęczył. Ale to był dobry dzień, można powiedzieć. Kurde. Bardzo dobry dzień. Mógłbyś jeszcze mieć jakieś lepsze nagrody, ale dobra, wezmę sobie ten koktajl Mołotowa, bo to jest bardzo świetna rzecz. I co my tutaj mamy? Kute żelazo, pakiet pułapki. Ej, tu czyli mogę odblokować już pustynię. Moi drodzy, mamy pustynię, chyba. Mam nadzieję. Żeton kasyna księcia 5000. Warsztat? Ja potrzebuję? Nie potrzebuję. Pakiet pułapki. Pakiet pasywnych pułapek wyższego poziomu. Pytanie, co tam może być? No nie wiem. Kute żelazo też mi nie jest potrzebne. Mody walki wręcz też najbardziej nie potrzebuję, więc wygląda na to, że biorę po prostu robotę. Nie ma jeszcze tego. Aj, kurde mać. Dobrze. Czyli jeszcze to nie to. Pozbądź się zombie 154 metry. Czy ja zdążę? Czy ja zdążę? Nie zdążę. 2 godziny to jest zdecydowanie za mało na poziom drugi tieru. Tak więc, moi drodzy, ja się tutaj już z wami żegnam. Wybija godzina 20. Zapraszam was na kolejne odcinki z moich przygód 7 Daysa, które pojawią się już niebawem. A ja tutaj parkuję mój rower, przeskakuję przez te kolce, nie robiąc sobie krzywdy, i oczywiście żegnam się z wami. Trzymajcie się ciepło. Cześć.